Hej kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj zaczynam z vlogmasami i tak się mega cieszę, serio, bo uwielbiam ten czas świąteczny. Są to moje pierwsze święta, znaczy się pierwsza wigilia tutaj w Turcji, bo w tamtym roku też byłam w święta w Turcji, ale no nie miałam wigilii, ponieważ nie mieliśmy swojego mieszkania i wiecie, to było trochę skomplikowane. Bardzo się cieszę, że będę mogła w tym roku spędzić taką wigilię razem z Eminem, razem w naszym mieszkaniu, z choinką, którą widzicie z tyłu. Ostatnio jakiś czas temu mieliśmy wspólnie razem z Eminem wolne, więc stwierdziliśmy, że to wykorzystamy. Daliśmy sobie na przegląd świątecznych rzeczy i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie też do jakiejś kawiarni, ale że to była niedziela, było słońce, to wszystkie kawiarnie, które chcieliśmy odwiedzić, że tak powiem, to były dosłownie full. Nie było żadnego wolnego miejsca, a my sobie cenimy z Eminem właśnie w takiej kawiarni, że wiecie, że no nie jeden na drugim siedzi, tylko chcielibyśmy mieć taką przestrzeń swoją i czuć się komfortowo. Dlatego stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do takiej niemieckiej piekarni, w której są po prostu wypieki, które są bardzo podobne do polskich wypieków, dlatego mega się ucieszyłam, bo w tureckiej piekarni no nie znajdziecie tych samych wypieków, co mamy w Polsce, a no nie ukryłam, że brakuje mi właśnie takich polskich wypieków, takich polskich piekarni, jakichś drożdżówek i tak dalej, i tak dalej. I potem właśnie pojechaliśmy sobie pooglądać te różne świąteczne dekoracje, natomiast niestety miałam włączony tryb slow motion na mojej kamerze i wszystkie filmiki się nagrały bez głosu w trybie slow motion. Wczoraj ubieraliśmy choinkę razem z Eminem, to też wam wszystko pokażę. I co? I zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że wam się filmik spodoba. Chciałam wam też bardzo pokazać, co kupiliśmy w ten dzień, dlatego zaczynamy. I pierwszą rzeczą są to serwetki. Następnie kupiłam właśnie takie coś. Jest to taka saszetka z zapachem w środku i ten zapach po prostu opisuje moim zdaniem w 100% święta. Serio, ten zapach jest przepiękny. Je tam było 4 sztuki, ja już te 3 sztuki użyłam i gdzieś je powsadzałam. A ta sztuka mi jeszcze została i nie wiem, gdzie w sumie to dam. Może dam sobie gdzieś do sypialni, żeby też mega fajnie pachniało. Kupiłam sobie takie 2 pojemniki i te 2 pojemniki kosztowały tylko 100 lir. Też 100 lir, wszystko 100 lira. Potem razem z Eminem poszliśmy do Rossmana i kupiliśmy w Rossmanie sobie takie lampki. I te lampki kosztowały 150 lir. Patrzcie, są wszystkie dekoracje, które mi zostały z tamtego roku, bo wszystkie kot mi zepsuł. I no nie wiem co mam o tym myśleć, ale no jak w ogóle patrzcie, mam bombek. No na maksa dużo bombek mam. Zajebiście. Ja już sobie tak przygotowałam choinkę i mamy choinkę z tamtego roku, w ogóle choinka w Turcji. To mega trudne zadanie, żeby znaleźć w ogóle jakąś ładną choinkę. Mamy taką malutką, no ona jest, nie wiem, z 1,50 m, no może. Musiałabym jakieś kartony fajne zrobić, żeby niby, wiecie, prezent tam są pod tą choinką, żeby to się jakoś prezentowało, żeby ta noga tak nie była na wierzchu, bo mi się to nie podoba. I założyłam już sobie lampki, no muszę jeszcze te, wiecie, łodygi i wszystko jakoś ładnie ustawić. Gwiazdę też już sobie założyłam, nie wiem, nie chcę się wyostrzyć. I wiecie, jak będą bombki, też będzie inny efekt. Mi się podoba moja choinka, mieliśmy w planach kupować większą, ale stwierdziliśmy po co. Taka też nam wystarczy i po prostu jak będziemy mieć kiedyś dzieci, żeby był większy vibe, to na pewno kupimy choinkę taką, wiecie, do sufitu. I tu teraz będę wszystko przemywać i też dekorować już właśnie tak świątecznie. Włączam sobie... jak się to robi? Co robisz? I w życiu nawet ta choinka już ucierpiała, no tak po prostu z kotami, nie wiem. Włączam sobie kominek, żeby był lepszy vibe i zaczynam. Okej, kupiłam taki śnieg w sprayu i sobie spsikałam choinkę i to wygląda mega cool.
Witamy, dzień dobry. Witamy w Vlogmasie, musisz powiedzieć. Co? Jaja polerujesz, czy co? Jaki skupiony, żeby to wyglądało jak prawdziwy śnieg. Mogę cię, synu. Widzisz? O, snow. To tak, jest tutaj sofa, są te poduszki, co sobie zrobiłam sama z napisem ho. I tu z taką laską. W ogóle kupiliśmy te lampki, ale średnio nam się podobają, więc będziemy je zmienić na takie długie. Myśleliśmy w ogóle, że one będą takie na maksa długie do końca zasłon, ale jednak nie. Tutaj jest choinka i tu nasz telewizor i jutro przyjdzie biały dywan, także też będzie inaczej wyglądać. I wszystko wam pokażę jutro w codziennym świetle. Okej, Emin przywiózł te dywany z wczoraj i teraz będę je otwierać. Zobaczymy, jak to będzie wszystko razem wyglądać. Okej, tak prezentuje się dywan. I no moim zdaniem dywan zawsze robi dużą robotę. Już zaświeciłam tutaj lampki i choinkę, żeby był fajny vibe. I tak w ogóle wczoraj ja wam pokazywałam ostatnio te takie czerwone saszetki z zapachem. Ja wyciągnęłam ten zapach z tych saszetek i dałam sobie tutaj właśnie na taką półkę i wiecie, jak pachnie na całym salonie. Także polecam wam to zrobić na pewno, jak chcecie, żeby mieć fajnie cały czas zapach w pomieszczeniu, to polecam właśnie sobie te saszetki dać w jakieś miejsca, gdzie ich nie widać. Ja wam chciałam bardzo podziękować za oglądanie tego Vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to fajnie by było, jakbyście dali jakieś znaka w komentarzu lub łapką w górę. I co? Widzimy się w następnym Vlogmasie.